Witam Państwa w kolejnym materiale, tak zwanym wieczornym. Publikacja będzie o 20.00. Nagrywam go odrobinę wcześniej. Ja zaplanowałem sobie kilka rzeczy, które muszę zrobić. Znaczy, się dokończyć felieton dla historii bez cenzury, ponieważ redaktor naczelny wraz z wydawcą, czyli bracia Pińscy, mnie terroryzują, że miałem wysłać go już trzy dni temu, a jeszcze nie jest gotowy ale temat jest dosyć ciekawy, więc muszę dzisiaj przysiąść do niego, skończyć go, bo wiem, że gro z Państwa też y, czytuję historię bez cenzury, y, no więc też muszę go napisać dla Państwa. Przecież się nie rozdwoję. Szanowni Państwo, wyniki y, jeszcze w tej chwili cząstkowe. Y, pewnie wieczorem będą już kompletne. No świadczą o tym, że pisma się dobrze, dlaczego ma się dobrze mówiłem to w materiale na temat pana ministra Sienkiewicza. Ale chciałbym Państwu zacytować, bo uważam, że warto, wypowiedzi trzech osób, trzech komentatorów z Twittera, czyli Platformy X, którzy dość często pisują, komentując naszą rzeczywistość. Na pierwszy ogień pójdzie pani Joanna, która na Twitterze, czyli Platformie X, podpisuje się naprawdę, Joanna. Pani Joanna napisała bardzo dobry tekst, w którym chciałbym się z Państwem podzielić. Uważam, że warto. To no, posłuchajcie. Nie jestem polityczką, nie mam związków z polityką, nie liczę na żadną posadę w spółce Skarbu Państwa, zatem będzie gorzko i prosto zwany. Po wyborach 15 października, politycy koalicji obywatelskiej zapomnieli o swoich wyborcach nie tylko tu na Twitterze, ale również lokalnie. Koalicja Obywatelska nie potrafi dopieścić swoich wyborców, traktować ich uważnie i słuchać. Naprawdę nikomu korona z głowy nie spadnie, kiedy odpowie wyborcy na pytanie zadane w mediach społecznościowych albo zorganizuje spotkanie z wyborcami. Są chlubne wyjątki, pani Leszczyna, ale przez resztę, przynajmniej ja, czuję się olana. Ten punkt to baza przejścia do tematu. Punkt drugi. Komunikacja jest żadna. Tu nawet nie chodzi o rzecznika rządu, który jest zbieraniną przedstawicieli różnych partii ale o dostępność informacji. Rząd zupełnie nie chwali się tym, co już zostało zrobione, ani nie informuje co zamierza. Chociaż może w przypadku Ministerstwa Klimatu i Środowiska to i lepiej. Wycinka lasów trwa w najlepsze, ślimaczą się zmiany w lasach państwowych. Tu jest klapa na całej linii. Wydaje się, że polityków w tym obszarze bardziej interesuje podział stołków niż Zajęcie się porządkami. Donald Tusk jako premier rządu pełni rolę rzecznika, a powinien to zadanie delegować. Ma co robić? No i trudno się tutaj z panią Joanną, z jej oceną sytuacji nie zgodzić, bo w pełni podzielam zdanie pani Joanny i państwo pewnie też. Punkt trzeci: public relations i marketing. Temat rzeka. Drodzy politycy partii rządzących, chwalcie się sukcesami, gdzie są banery o KPO, gdzie informacja o dokonaniach. Poszczególnych ministerstw, gdzie są informacje o rozliczaniu poprzedniej władzy, gdzie informacje o aferach do rozliczenia. TVN, Gazeta Wyborcza, nie zrobią za was roboty. Absolutnie nie zrobią, bo też i zatrudniają media workerów i symetrystów. Podsumowując, komunikacja leży, PiS cztery razy otworzyłby wykładkę na wyśle. Zgadza się. Telewizja publiczna oddana dziennikarzom powiązanym z lewicą, która nie może się zdecydować, czy rząd którym jest popierać czy nie przy otwartej niechęci w mediach społecznościowych do polityków i wyborców koalicji obywatelskiej. Zamiast programów informacyjnych widzą serwowana jest salonowa warszawska papka. Zamiast ekspertów występują wszystko wiedzący publicyści. Mało lokalnych treści, mało informacji, mało ekspertów, mało dziennikarstwa. Lans warszawski, tematy interesujące wąski krąg. Odbiorców i tu wcale nie chodzi o zrobienie telewizji partyjnej, ale rzetelne medium informacyjne. Jest mdło i nudno. Widzowie TVP nie dowiedzą się z niej na przykład o aferach PiS. Może dlatego, że niektórzy politycy lewicy wydają się niby zainteresowani ich wyjaśnieniem i rozliczeniem winnych. Do tego występowanie polityczek i polityków lewicy ramię w ramię ze skompromitowanymi politykami PiS budzi moje zdumienie, bo legitymizuje dotychczasowe działania PiSu. Pisze pani Joanna. No, proszę Państwa, można powiedzieć, że dokładnie to, co mówiłem podczas poprzedniego materiału. Punkt piąty. PiS wygrywa strukturami lokalnymi w mniejszych miejscowościach i na wsi. Pompowanie przez 8 lat kół gospodyń wiejskich Wojsk obrony terytorialnej i strażaków, wręczanie papierowych czeków, a przede wszystkim obecność polityków PIS w małych miejscowościach przyniosły efekt. PIS odbił wieś PSL-owi, tu, i tu wcale nie chodzi o to, że PSL był kojarzony z aborcją czy z LGBT. PIS po prostu był tam obecny lokalnie i nadal jest. Przed Koalicją Obywatelską budowa struktur lokalnych. Wiecie, że Koalicja Obywatelska zupełnie odpuściła wybory w Skierniewicach? Nie, nie wiedziałem o tym. Punkt szósty, tutaj troszeczkę skrócę. Rozliczanie pisji Solidarnej, czyli tej suwerennej Polski, zafir i jest zdecydowanie zbyt wolno. Wiem, że popis PiS została w sercach pożoga, trwają audyty, ludzie pracują po godzinach, ale brakuje o tym komunikacji do wyborców, co jest zrobione, dlaczego to tyle trwa, jakie są problemy, kiedy koniec, i tak dalej. Z CPK. No ludzie, to już ponad cztery miesiące. Armia zatrudnionych pracowników, którzy z nudów zaczną skręcać długopisy. <noise> w tej kwestii porażka organizacyjna i komunikacyjna. Polityka to nie tylko Warszawa. O wyborców trzeba dbać. No i Pani Joanna na koniec życzy miłego dnia i smacznej kawusi. Również Pani naprawdę Joannie życzę tego samego. Czyli z tak zwaną wzajemnością. Proszę Państwa, kolejny wpis, który warto przytoczyć, co też chciałbym zrobić. To pani Anna Magdalena napisała tak. Jeśli ktoś jeszcze nie rozumie, dlaczego korekta przekazu TVP jest niezbędna, niech zerknie na świadomość Polski Wschodniej. Ran głowy nie smaruje się maścią na ból ku pupy. I nie, nie ma, dajmy im czas. Potrzebujemy lekarzy, nie zielarzy na CITO, napisała pani Anna Magdalena. Zgadzam się z nią, podpisuję się pod jej tekstem. I kolejny wpis dziennikarstwo śledcze wykrzyknik. Pisze o tym od początku. Profesjonalne, precyzyjne i czytelnie zaserwowane. Jeśli na cokolwiek w mediach publicznych mamy przeznaczyć gros, gros naszych pieniędzy, to właśnie na to. Po ośmiu latach bezmiaru, afer patologii i ordynarnego złodziejstwa. Jestem za, pani Anna Magdalena ma rację. Ale muszę Państwu powiedzieć, że gdybym, w co wątpię, była sytuacja, żeby mi ktoś złożył propozycję, bym pracował w medium publicznym, prawdopodobnie bym odmówił, bo jestem po prostu niezależny. Mi nie trzeba dyktować, co ja mam mówić, co ja mam robić, bo ja doskonale wiem, gdzie leży pies pogrzebany i, i tyle. A jeżeli ktoś by zaczął edytować moje teksty, bądź próbować mnie cenzurować... To prawdopodobnie wyszedłbym trzaskając z drzwiami. Zbyt y, kocham swoją wolność i niezależność. Y, zbyt Państwa przede wszystkim szanuję, żeby teraz y, występować na srebrnym ekranie i robić z siebie głupka w towarzystwie na przykład Michała Kolanko, bo bym coś mu powiedział. Nie byłoby to miłe. Albo takiego żółciaka. Albo No, Drodzy Państwo, ja jestem facet taki trochę, jak to się mówi, facet Kajego Maciu. Tak, czyli zadowalnie pięścią w stół huknie i powie, a ja, i tak dalej. Nie no, oczywiście z zachowaniem pewnych form, ale czasem, wiecie, no, mężczyzna też musi um, czasem się zachować. Tak. Pan e, Jakub z Mokotowa, Jakub Mokotow e, napisał, proszę wreszcie wziąć sobie do serca rady dotyczące polityki komunikacyjnej jej nie ma być powinna. Natychmiast rzecz druga, proszę jednak trochę unowocześnić TVP i wykorzystać to narzędzie. Ale finizyjnie bez propagandy. No i trzecia rzecz, proszę poprawić sposób prowadzenia kampanii tej nie było. Proszę Państwa, dlatego właśnie wynik wyborów jest, jaki jest. No, Platforma razem z trzecią drogą i tą nieszczęsną lewicą osiągnęła no, sumarycznie bardzo dobry wynik, to, co martwi, że PIS. Osiągnął wynik podobny, co w wyborach parlamentarnych. Dlaczego? Ano, dlatego, że się nie mówi o aferach PiS. -u. Dlatego, że komunikacja jest bardzo słaba. Posłowie koalicji obywatelskiej trzeciej drogi są bardziej zajęci są. Nie wchodzą w interakcje z suwerenem, z wyborcami, lekceważą ich pytania, gdy zadają na przykład na Twitterze, to po kiego grzyba. Posiadacie państwo posłowie i posłanki, te konta na Twitterze, przepraszam, ogłaszać urbi et orbi swoje, swoje wynurzenia, które czasami no, są na bardzo niskim poziomie intelektualnym. To po co to jest? No albo nie wiem, wyłącznie możliwość komentarzy, albo przenieście się do jakiegoś innego my. No, drodzy Państwo, ta, ten lekceważący stosunek do suwerena, do wyborców. Właśnie się odzwierciedlił we frekwencji, a tym samym w bardzo słabym wyniku koalicji obywatelskiej, całej koalicji. No, lewica przegrała na swoje własne życzenie. Tak bardzo chcieli iść po samorządowe syny kury, robili co mogli, ale niestety drugi raz Donald Tusk nie wyciągnął do nich ręki, i bardzo słusznie, że tego nie zrobił, odczuli, że ich sytuacja w wyborach parlamentarnych do parlamentu, przepraszam, tak, do Parlamentu Europejskiego, to też są parlamentarne. Jest no bardzo słaba. Jeżeli wystawią panią Bijat, to tylko się ośmieszy. Bo nie dostanie zbyt wiele głosów, proszę Państwa. No cóż. Wychodzi na to, że koalicja obywatelska, szczególnie pan premier Donald Tusk, powinien zdyscyplinować swoich ludzi. Ja pana premiera pouczać nie zamierzam, tylko jakby oczekuję efektów, owoców, a te są na razie marne, bo pan premier delegował uprawnienia, ale ci, którzy te uprawnienia otrzymali, obijają kijem przysłowiową i metaforyczną gruchem. Tak. Również Ministry i ministrowie z trzeciej drogi zajęli się rozdawaniem stołków, a nie faktycznymi działaniami. Pani Henik Loska powinna z swojego ministerstwa wylecieć, bo lasy są dalej wyżynane. Takie są fakty. O panu Sienkiewiczu dzisiaj mówiłem, o panu Siemoniaku niejednokrotnie. Też piszcie do nich maile ze swoimi uwagami, drodzy Państwo, bo to nie jest tak, że te maile znikają. Jeżeli one znikają, to ja będę o nich głośno mówić. I na Twitterze, i na Facebooku. Tak? A propos, to pamiętajcie, że też jestem na Facebooku. Możecie odnaleźć Okiem Wiejskiego, także możecie dodać do obserwowanych, jeżeli uważacie za stosowne. A cóż, ja tym razem się z Państwem e, pożegnam, bo muszę wziąć się do roboty, Czyli napisać felieton do historii bez cenzury. Zachęcam też do nabycia numeru, który już wyszedł. A jeżeli Państwo nie macie, to myślę, że warto. Przeczytacie tam mój całkiem fajny i ciekawy artykuł. Czyli felieton. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się tradycyjnie jutro o 14.00. Zobaczymy, co nam życie przyniesie i o czym będziemy mówić. Do widzenia, dobrego wieczoru, a dobranoc tym, którzy przysnęli. Gdy ja mówiłem, ktoś mi ostatnio napisał, że mam usypiający głos. Nie. Może? Mam? Usypiający? A, zaczyn mnie rozśmieszył, Słuchajcie, jeden troll, który napisał, że ja włosy farbuję. Nie, nie farbuję.